Zamachy terrorystyczne mają przełożenie na rynek finansowy, no i wiadomo, w negatywnym kontekście. Przede wszystkim, jeżeli weźmiemy pod uwagę zamachy z tego tygodnia, no to traciły oczywiście spółki lotnicze, spółki hotelarskie, generalnie sektor turystyczny, związany z usługami turystycznymi. To jest naturalna reakcja, tutaj mieliśmy spadki w okolicy 5%. To w dół pociągnęło również główne indeksy europejskie, natomiast warto wspomnieć o tym, że ta reakcja nie była zbyt duża. To trwało generalnie w okolicy kilkudziesięciu minut, później powróciliśmy już do normalnego rytmu. Natomiast jeżeli chodzi o reakcję na rynku walutowym, to jak zawsze w takiej sytuacji zyskiwał japoński jen, który jest uważany za bezpieczną walutę. No i warto zwrócić uwagę na to, że traciło euro, ale przede wszystkim tracił brytyjski funt i to właśnie ta waluta najmocniej straciła na zamachach. Tym razem reakcja rynku była bardzo krótkotrwała, tak jak wspomniałem, było to zaledwie kilkadziesiąt minut. Niestety przyzwyczailiśmy się trochę do tych zamachów terrorystycznych i z każdym takim zamachem reakcja rynkowa jest coraz mniejsza. Tak dla porównania, we wrześniu 2001 roku giełdy spadały o kilkanaście procent, po zamachach w Madrycie około 7, po zamachach w Londynie 2,5, a tym razem skończyliśmy sesję na zero. W związku z czym niestety, ale inwestorzy muszą się nauczyć z tym żyć i jedynie krótkotrwałe wahania pojawiają się na rynku, natomiast w dłuższej perspektywie wszystko wraca do normy. W reakcji na zamachy najmocniej tracił funt brytyjski, dosyć paradoksalnie, natomiast jest to niewątpliwie związane z całą dyskusją wokół Brexit. Nie ma wątpliwości, że te kolejne zamachy terrorystyczne zwiększają te nastroje antyeuropejskie w brytyjskim społeczeństwie. No i co wiąże się z tym, że 23 czerwca więcej Brytyjczyków może zagłosować za tym, żeby wyjść z Unii Europejskiej. Natomiast z punktu widzenia gospodarki byłoby to bardzo niekorzystne. No i właśnie dlatego funt jest najbardziej poszkodowany przez te zamachy terrorystyczne.